Jezus powiedział do swoich uczniów: jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. Słyszeliście, że powiedziano: nie cudzołóż. A ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. A ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie. Niech wasza mowa będzie: tak, tak, nie, nie. A co nadto jest, od złego pochodzi. Szczęść Boże, witam wszystkie dzieci i dorosłych też. Tutaj właśnie rozbrajam moją skarbonkę. Coś tam ustawimy jeszcze. Ewangelia może dzisiaj nie jest o pieniądzach, nawet nie jest o takim dzieleniu się, ale taki przyszedł mi pomysł, że jednak trochę jest o dzieleniu się, bo zobaczcie, dzisiaj jest taka dziwna mowa. Takie pytania, co zrobić, albo żeby było lepiej, albo do którego momentu jest grzech, albo kiedy nie jest grzech, albo jak załatwić sprawę taką czy taką. Takie jakieś dziwne rzeczy, bardzo prawne, i my mamy bardzo podobnie. Czasem jest tak w naszym życiu, że my tak próbujemy dzielić właśnie. Na przykład to dajemy Bogu, tyle Bogu, a to dla mnie. Na przykład tutaj trochę czasu dla Boga, trochę czasu dla mnie. To jest należne Jemu. O, a tutaj coś zostawiam sobie. Do tego momentu jeszcze mogę coś zrobić, a ty już nie, to oddaję Bogu i to jest grzech. I tak czasem dzielimy coś tam Jemu, coś tam sobie. O, tu jest coś lepszego. No to wiadomo, że dla siebie. I jest jakoś tak podzielone. I to Bóg dzisiaj mówi, może nie wprost, ale mówi, że to jest złe myślenie, strasznie. Bóg nie chce takiego dziwnego podziału, że coś Jemu, coś dla siebie. On chce co? Tak naprawdę chciałby dać nam wszystko w tą stronę, ale tak naprawdę to czeka tylko, aż my Jemu to wszystko w tą stronę oddamy. Że to wszystko będzie dla Niego. Co to znaczy dać wszystko Bogu? To nie znaczy tak naprawdę nie mieć nic dla siebie, albo już nie mieć czasu na zwykłe rzeczy, na zabawę, na jakieś czytanie książek, na filmy, na gry komputerowe. Nie, nie. Bóg chce, żeby wszystko oddać Jemu. To znaczy, żeby każdą rzecz, którą robimy, czy taką malutką jakąś, taką zwyczajną, jak granie w piłkę, albo trochę większą, lepszą, jak, nie wiem, przykładowo czytanie, albo relacje z bliskimi, coś, co jest takie ogromne, żeby wszystko oddać w Jego ręce. Wszystko. Żeby On był właścicielem tego, co robimy. Oddać wszystko Jemu. To wtedy już nie będą przychodziły jakieś myśli, co zrobić, gdy taka rzecz będzie, albo taki grzech, co zrobić, żeby nie zgrzeszyć, do którego momentu jest grzech, a co grzechem nie jest. To jest tylko takie nasze strasznie ludzkie gadanie i myślenie. Jak wszystko oddasz w ręce Boga, to On się o wszystko zatroszczy. Czy to jest trudne? Ojejku, strasznie trudne to jest. Ale Bóg przecież jest Ojcem, który kocha i stawia wymagania i mówi: próbujcie, bo to się tylko wydaje, że to jest trudne. Jak wszystko mi oddasz, to ja wszystko będę uświęcał, będę jeszcze mnożył, i wcale nie chodzi tu o pieniądze, to tylko taki przykład jest, ale w ogóle o Twoje życie. Dlatego dzisiaj, Panie Boże, taki mamy plan na ten rok. Wszystko oddajemy Tobie bez kombinowania, tylko tak po prostu. Amen. Jak wygrać życie?
życie. Wierzę, że znajdę drogę, z kim wygrać życie. Wierzę, że znajdę drogę. Z wiary się nie wyrasta. Nie, nie. Wierzę, się wzrasta. W górę, w górę. Z wiary się nie wyrasta. Nie, nie. Wierzę, się wzrasta. Znajdę drogę.